Anka gotuje. Gotuj i ty. Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na gulasz z pomidorami. Potrzebujemy około 70 deko mięsa wołowego, olej do smażenia, jedną paprykę, jedną cebulę, 3 ząbki czosnku, 1 łyżkę mąki, 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego, 1 puszkę pomidorów krojonych oraz sól i pieprz. Mięso umyłam i teraz je kroję. Najpierw w plastry, a później w kostkę. W garnku rozgrzewam olej. Nalałam go tyle, by przykrył dno. Wrzucam posiekaną cebulę i podsmażam ją, aż się zeszkli. Następnie dorzucam umytą, oczyszczoną i pokrojoną w kostkę paprykę oraz mięso. Mieszam i wszystko delikatnie obsmażam. Następnie zalewam wodą, składniki muszą nią być przykryte i duszę, aż wszystko będzie mięciutkie. No i teraz mogę już dodać pomidory z puszki, koncentrat pomidorowy oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Wszystko mieszam i doprawiam do smaku solą i pieprzem. No i teraz łyżką cedzakową przekładam mięso do miski. Natomiast do sosu dodaję mąkę i wszystko bardzo dokładnie blenduję. Sos staje się gęsty i kremowy. Przekładam do niego z powrotem mięso i wszystko podgrzewam. I teraz możemy już podawać. Gulasz z pomidorami podaję dzisiaj z kluskami gotowanymi na parze i sałatką z buraków. Gulasz jest delikatny, mięciutki, rozpływający się w ustach. Doskonale komponowałby się z kaszą gryczaną lub ryżem. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was mocno i życzę smacznego!